Od kilkunastu lat Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie prezentuje pracę młodzieży uczestniczącej w zajęciach z rysunku i malarstwa. Wystawa, której wernisaż miał miejsce we wtorek, prezentuje ponad 100 prac i podsumowuje dorobek artystyczny tworzony na zajęciach pod okiem artystki Pauliny Kowalczyk. Jeśli chodzi o samą ideę związaną z zajęciami, to trzeba wspomnieć o tym, że formuła jest otwarta. Otwarta formuła oznacza to, że zajęcia są otwarte zarówno dla młodzieży powyżej 12 roku życia, jak i dla dorosłych. I mamy nadzieję, że coraz więcej osób powyżej 18 roku życia będzie również rozważało możliwość wzięcia udziału w zajęciach. To, czym zajmują się uczestnicy zajęć, jest związane z takimi akademickimi tematami jak martwa natura albo praca z modelem. Idealnym rozwiązaniem jest zróżnicowanie sposobów wyrazu, co oznacza, że zamiast piłować takie czysto akademickie podejście związane z akademickimi tematami, stawiamy na pokazanie indywidualności każdej osoby. Jak widać na wystawie, uczestnicy pracują w bardzo różnych technikach zaliczanych do rysunku, jak i malarstwa. Niezależnie od samej technologii można zauważyć, jak szeroka różnorodność przedstawień jest tutaj dostrzegalna. I często zdarza się tak, że identyczny temat jest realizowany w zupełnie inny sposób, co wydaje mi się spełnieniem naszych nieśmiałych oczekiwań, czyli wykorzystanie całego tego pakietu różnorodności uczestników. Jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, co możemy zobaczyć, pomimo często bardzo młodego wieku. Tak jak wspomniałam, minimalny wiek to 12 lat. Mamy do czynienia z bardzo też dojrzałymi realizacjami i takie bardzo unikalne podejście wydaje mi się też niezłą informacją wysłaną do odbiorców. Warto wpadać na wystawy młodych artystów. Warto śledzić to wszystko, co się dzieje w sztuce, także w zakresie grup, tego typu grup młodzieżowych. Cotygodniowe zajęcia nie tylko przygotowują do egzaminów wstępnych na uczelnie i kierunki artystyczne, ale przede wszystkim rozwijają w uczestnikach zainteresowania i pasje. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia Akademii Artbox. Wystawa inauguruje zarazem nowy sezon edukacyjny w Galerii MBWA. Szczegóły dotyczące tegorocznych zajęć będzie można uzyskać wkrótce w biurze na ulicy Leszczyńskich. Tymczasem wystawę można zwiedzać w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Ratuszu we wtorki, środy i piątki od 11 do 16 oraz w czwartki od 12 do 18.